Wilki grasują, opowieść o życiu, o przeciwstawnych kategoriach, o uniwersalności i zmienności, o czasie, który jest obecny, choć może w ogóle go nie ma, o fatum i o przypadku, o naprzemienności dobra i zła, opowieść o ciele, miłości, grawitacji i niebezpieczeństwie. Występują Ataran, postać uniwersalna, posiadająca wiedzę wynikającą z ponadczasowego doświadczenia. Ataran to persona, która mogłaby być antycznym posągiem, który obserwował ciągłość, a zarazem zmienność reguł, pojęć, kategorii rządzących rzeczywistością na przełomie 2500 lat. Ataran jest utożsamiona z kariatydą, postacią kolumną, dźwigającą na swojej głowie całą kondygnację budynku. Julie, kobieta buntownicza, prowokatorska, perwersyjna. Jest brutalnie dosłowna, dociera do granic, często obalając je. Julie jest podobna do antycznej wierszczki. Współcześni kapłani z jej słów mogliby układać poematy o teraźniejszości. Julie Le Double. Metaforyczna dublerka Julie. Jej twarz jest zasłonięta przez maskę. Polichromowany odlew zdjęty z twarzy Julie. Julie Le Double jest przekształconą osobowością Julie, powstałą w wyniku podjętej przez Julie próby wcielenia się w duszę dzikiego zwierzęcia. Wilczyca kapitolińska. Zwierzę, które tylko udaje psa, podczas gdy jest wilczycą kapitolińską. To wysłannik zamierzchłej przeszłości. To zbiór uniwersalnych znaczeń. Metaliczny głos. Głos ze słuchawki telefonu albo znikąd. Usłyszany przez Julie. To głos z zewnątrz. Zdystansowany, wszechwiedzący. Niegdyś byłby utożsamiany z bóstwem. Obecnie może zostać nazwany ucieleśnieniem fatum, przypadku, koincydencji. Obudziłem się rano, pełen trwogi i skruchy po burzy. I ktoś mi powiedział, nie wiem kto, bo słyszałam głos po prostu, czy on wydobywał się z słuchawki, czy z nikąd to nie chcę, ja nie będę tego określać. Najpierw usłyszałam taki dziwny, metaliczny dźwięk. Westchnienie, westchnienie i taką niedołężną ciekawość. I pytanie o to, czy wiem coś? Nie wiem w ogóle skąd był ten telefon, ale czy wiem coś a propos tego, co się wydarzyło, lub nie wiem, na temat jakichś kości zwierząt z kraju lasu, złożonych jakimś rytmem.
zostały rozbite kości. I czy ja wiem coś o tym? Nas odpowiedziałam, że... Nie pamiętam, co odpowiedziałam. Na co odpowiedziałam? Nie pamiętam, co odpowiedziałam, bo powiedziałam w jakimś obcym języku. No i jakby udawałam, że nie jestem tą osobą, którą powinnam być. Pod wieczór kobieta zbiera porozrzucane po lesie kości dzikiego zwierzęcia. Gdy skompletuje wszystkie, zwierzę to odnowi się w jej ciele. Odbuduje się. Jego biegnąca sylwetka pojawi się po zmroku jako obraz na pustych polach. Będzie to obraz wyzwolonej rzeczywistości. Podjęłaś się tej próby zebrania kości dzikiego zwierzęcia. Dotarłaś do wyzwolonej rzeczywistości. No to jestem zasmucona. Bo to jest smutne. Naprawdę smutne. Wyzwolonej. Wierzysz w to? Nie wierzę, wierzę. Oba stanowiska są prawdziwe. Zależy, od czego chcesz się uwolnić i jak chcesz tego dokonać, bo wyzwolenie wymaga podjęcia ryzyka. Wierzę tego lasu i wiesz, że tam jest, nie wiem, zagrożenie i wiesz, że on po prostu tak cuchnie, albo ma taką, wiesz, taką poświatę, że jest, wiesz, taką po prostu właśnie krwistą. Czasem nie idziesz, a czasem po prostu, wiesz, zależy od jakiegoś takiego dnia, no nie wiem, natężenia światła. I się wpierdalasz po prostu, znaczy, że po prostu tam idziesz do tego lasu i naprawdę spotykasz, wiesz, tę krew, to ciało. Ja bardzo często myślę o tym, jak jakby z ciała odchodzi od kości, jak skóra, jakby ja zajmuję powierzchni na podłodze w różnych pomieszczeniach. Jakby jak się komponuje,
ile krwi z człowieka wychodzi i jakby jak rozłożyste są żyły. Interesuje mnie to tak jakby żyłki w gałkach ocznych i jakby ich waga. Jak łatwo po prostu skóra odchodzi od ludzkiego mięsa. Teraz jakby, znaczy wiadomo, prawda, jak każdy ubrany po prostu właśnie w dres plastikowy Adidas i w taką prymitywność w mowie, w każdym razie w takiej brutalności, nie wiem, jakieś takie dzikie, no, takie, nie wiem, właśnie nieprymitywność, takie, no, no zwierzęcy, właśnie zwierzęcy może brutalności. Człowiek jest taki podły, zgnił od środka. To przez głos. Przez gardło wychodzi mu ta cała zgniwizna. Głos współczesności zagłuszony przez porywisty wiatr. Ataran powiedziała: zgnił od środka, albo rezonujący przejrzystym dobrem. Świadomość ciała łączy się ze zrozumieniem znaczenia głosu. Czym jest głos? Głos jest przedłużeniem rytmu ciała. To, jak mówimy, odzwierciedla naszą przeszłość. Minione wydarzenie może pozostać w nas na zawsze, odbijając się na sposobie mówienia. Bo głos zapamiętuje gwałtowne dobro, jak i zło, a w konsekwencji może ulec drastycznej przemianie. Rytm ciała wyznacza rytm oddechu. Spokojny oddech, wpleciony w rytm ciała, umożliwia spokój głosu i wypowiedzi. Głos potrzebuje czasu i miejsca na spokojny oddech.
aby zrozumieć to, gdzie i kim jesteśmy, zaczynamy od doznawania samych siebie. Głos indywidualny. Kończymy na całokształcie, myśląc o mowie zbiorowej. Określamy charakter głosu współczesnych bądź minionych społeczeństw. Julie Ledoux odpowiedziała. Ubrani w dres, plastikowy adidas i w prymitywność w mowie. Jesteśmy w takiej brutalności, dzikiej, zwierzęcej. Ale ja nie znam żadnych innych historii, tylko takie z życia wzięte. Takie antyczne, piękne i przerażające. Nie znam żadnych innych historii, tylko takie z życia wzięte. Tylko z tego, co mogę sobie wyobrazić, patrząc po ludziach. Ale one się zwykle wiążą z prymitywną przemocą. Ale może nie prymitywną, a raczej zbudowaną na antycznych zasadach. Mam na myśli sytuacje, które miałyby swoje odbicie w pięknych i przerażających starożytnych widowiskach. Ataran. Widowiska, które były odzwierciedleniem życia i obyczajów, ugruntowaniem władzy boskiej i ziemskiej, ale też apoteozą samych występujących na scenie aktorów. Główną formą wolności było wtedy równe prawo do przemawiania. Każdy, kto znał wyrafinowane chwyty retoryki, mógł posiadać władzę nad widowiskiem i widzem. Więc głos daje władzę. Julie Ledoux. A retoryka współczesności? Ataran. Pośpiewaj z chłopakami z blokowiska. Prawie wszyscy śpiewacie wyłącznie o teraźniejszości. To jak mówimy nieustannie informuje nas o nas samych. Czyli kim jesteśmy? Mówisz, dzisiejsze widowiska. Wy, wyzbyci obowiązków i subtelności, balansujący w teoretycznej wolności i dryfujący na granicy nudy i obojętności, ale z drugiej strony nie brak wam nowego zaangażowania i namiętności. Choć są one zwykle krótkotrwałe. Wilki polują. Wilki grasują. Czarne limuzyny. Pod twoim kierunkiem dryfowały na asfalcie w kole.
przez jakiś czas. Wilki czekają na zdobycz. To miejsce wygląda jak scena. Widowisko współczesności. Ja byłam w środku i rozlałam mleko. Byłam w środku i rozlałam mleko. Byłam kompletnie zdezorientowana, nie? Bo nie znałam kontekstu całej tej sytuacji. I ten korowód tych Bemwic, jak surrealistycznie, może nie surrealistycznie, ale abstrakcyjnie musiało to wyglądać. Siedziałam sobie w środku, paliłam sobie szluga. I czułam się jak taka zwyczajna suka. Co ma kolegów, wozi się Bemwicami. No i jakoś tak czułam, że nie kieruję tym gangiem, ale mogłabym być jego częścią. Sceneria, w której podejmuje się trzeciej próby skompletowania kości dzikiego zwierzęcia. Teren związany z daleką przeszłością.
Ataran, a naprzeciwko niej pies. Kobieta widzi to zwierzę i wie, że ono tylko udaje, bo jest odzwierciedleniem wilczycy kapitolińskiej. Niepokój gęstnieje. Wilczyca rzuca się na Ataran. Nagle wszystko zamiera. Zwierzę zatrzymuje się niczym antyczna rzeźba. Symbol, prawda? Matki. Matka wilczyca, prawda? Jakby taka, jakby już tak sięgając z początków wszystkiego. Jakieś państwa, filozofii. Początek wszystkiego, archetypicznych postaw, toposów. Antyk. Ciągle powracająca starożytność. A ja nie znam żadnych innych historii. Tylko takie z życia wzięte. Takie antyczne. Piękne i przerażające. Cała teraźniejszość oparta jest na fundamentach dawnych, ale uniwersalnych kategorii. Ponadczasowe historie, postawy, persony. Wilczyca kapitolińska to ciąg znaczeń. Romulus i Remus to dzieci bóstwa i człowieka. Przemieszanie porządków. Niemowlęta płyną Tybrem w wiklinowym koszu. Rzeka wylewa. Dzieci zostają wyrzucone na brzeg. Wilczyca słyszy ich płacz, karmi ich mlekiem tak samo jak własne wilczęta. Kolejne przemieszanie porządków. Dorośli bracia zakładają osadę, wybucha konflikt. Kłócą się o możliwość nadania nazwy, co kończy się bratobójstwem. Widzisz? Znowu głos. Każde z wilczych dzieci chciało nazwać nowo powstające państwo. Si
Siła połączeń, teraz odkrytej, nazwane zasady działają odwiecznie. Nic się nie zmieniło, tylko to, jak się wypowiadamy, jak nazywamy rzeczywistość. Te same uniwersalne pojęcia, sytuacje, doznania. To one są grasującymi mitami. Drapieżniki żyjące w gromadzie ucieleśniają najpotężniejsze kategorie rządzące rzeczywistością. To one krążą między czasami, atakują każdą rzeczywistość. Potężne. Ponadczasowe. Tak samo jak starożytni. Pożądamy, kochamy, jesteśmy przerażeni, czy śnimy snem spokojnym. Żyjemy w tragedii antycznej, dowodzonej przez nieznane bóstwa, doznając konfliktów tragicznych czy wyczekiwanego kataryzmu. Wszystko podąża jedną i tą samą drogą, spadając zgodnie z prawem grawitacji. Grawitacja była jedyna rzecz, która mnie podniecała w ogóle. No, ale tu chodzi o miłość, prawda, więc... No i trej, są ten płyn. A w ogóle tu mam obsesję na punkcie grawitacji. No w pewnym momencie była jedyną rzeczą, która mnie podniecała. No pewnie przez księżyc wzięłam to naczynie z mlekiem. No więc grawitacja stała się jakby cudownym wspomnieniem. No i tu oczywiście chodzi też o miłość. I stąd ten płyn. A no, są pewne rytuały, które zatrzymują czas, kiedy się ich, znaczy, kiedy się ich nie wypełnia, unieważniają po prostu jakiś bieg historii, powiedzmy. Powodują paraliż sytuacji i różnych zjawisk potencjalnych.
I czas zamiera. I są pewne działania, które trzeba wypełniać, by temu zapobiec. Znaczy, tym złym wydarzeniem, temu odrętwieniu. Co roku wykonuje się czynności, które koordynują nas z ruchem świata w przestrzeni. No i chodzi tu o używanie symboli gwiezdnych, kosmicznych, które można odnaleźć na Ziemi. Tych, no, powiedzmy gwiezdnych albo kosmicznych, które możemy znaleźć na Ziemi. Jakby takie odzwierciedlenie tego, albo jakieś takie, nie wiem. No i odzwierciedlenie tego. Siostry. Siostry. Siostrzane sytuacje. Ziemia odbija porządek. Układ nieba. W pewnej nieeuropejskiej kulturze, gdy kończy się rok kalendarzowy, odbiera się to przez pryzmat zasady odejmowania. Dni ubywa, czasu jest coraz mniej, aż w końcu czas staje na granicy zaniku. Zanim nastąpi nowy rok, należy dokonać rytuału odbudowy czasu, czyli ponowienia sposobności życia. Gdyby rytuał nie został wykonany, czas przestałby istnieć. Czas może wypełnić jakąkolwiek formę, tak jak naczynie wypełnia się wodą. Czas zaczął się wylewać z jej naczynia. Czasu uległ zużyciu. Zużyte zostało to, co zdążyło wypełnić naczynie. Rozlała się cała rzeczywistość, a rozlewająca się substancja rozkruszyła naczynie. Rozlała się cała rzeczywistość. A co zostało? Nie, coś skruszyło naczynie. Ale co, pełnia? Co skruszyło naczynie? Czas. Wierzysz w to? Że chodzi o czas? Czas niczego nie może napełnić. To tylko żałosne pierdolenie. To maska dla setki dużo bardziej poważnych spraw. Zło i dobro istnieją i mają się bardzo dobrze. Czas nie ma tu nic do gadania. Pracuję w konwencji przypadkowego człowieka.
Przypadkowość. Coś o tym pochukuje w skrawkach ksiąg i dawnych pism. Lubię to, że nie ma tu grawitacji. Podoba mi się to połączenie między czarnymi oczami, a tymi głowami, które znajdują się obok. Te oczy są czarne, zamazane. To jasne, że chodzi tu o niewidzenie, o potrzebę zniszczenia tych głów, które narysowałaś obok. Tych person, posągów. O zniszczenie przeszłości? Może w tym chodzi też o wszystko. Może. Nie wiem. No ucieczka. Ucieczka do domu i wstyd. No pewnie też chodzi o miłość jakąś. O miłość, politykę, filozofię, poezję. Wszystko się miesza. Tak jak w historii o Wilczycy Kapitolińskiej. Przypadkiem natrafiamy na pozostałości przeszłości, na milczące posągi, na antyczne teatry, na milczenie. Milczenie złowrogie, tragiczne, wytworne, nie wiem, dodające ekspresji. Głos zatrzymuje się. Czemu milczysz? Przypadki zjawiają się samoistnie. W kwestii przypadku chyba nie działa grawitacja albo zwyczajna logika. To raczej próżnia, nieskończony ciąg spotkań, zderzeń ciał, emocji, sytuacji, pojęć i prawd. Przypadki zjawiają się samoistnie. Ciężko je śledzić. Czasem gonią nas. No wtedy... Wtedy lubię sobie pomilczeć. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Zdarzenia potrafią się tak nawarstwiać. Ogromna, gęsta sieć. I nigdy nie wiesz. Czy będzie to słodkie dobro? Czy zło z cuchnącą poświatą?